Koleje małopolskie ruszyły na nowe trasy z Krakowa do Skawiny, Trzebini i Oświęcimia. Z poszerzonej oferty przewozowej pasażerowie mogą korzystać od 12 grudnia. W inauguracji połączenia z Krakowa do Oświęcimia przez Trzebinię wzięli udział m.in. marszałek Witold Kozłowski oraz Iwona Giba z zarządu województwa. O poszerzającej się ofercie przewozowej opowiada marszałek Witold Kozłowski. Staramy się na miarę tych możliwości finansowych, którymi dysponujemy, uruchamiać kolejne. Oczywiście jednocześnie promować, zachęcać podróżnych, żeby starali się jednak na park and drive'ach zostawiać te swoje samochody, czy na parkingach przy dużych dworcach i korzystać w większym zakresie z pociągu. Cieszymy się, że właśnie pasażerowie kolejni przychodzą. Pociąg odjeżdża o 17:19, a my próbujemy pierwszy dzień również odjechać. Koleje Małopolskie będą realizować aż 22 połączenia spośród 32 pociągów w relacji Kraków-Trzebinia-Oświęcim. Połączenia będą realizowane co godzinę. To znaczne usprawnienie dla mieszkańców powiatu oświęcimskiego, co podkreśla Iwona Giba z zarządu województwa. Bardzo, bardzo się cieszę jako samorządowiec powiatu oświęcimskiego, że coraz sprawniejsza będzie ta nasza kolej. Bardzo miło słyszeć ten właśnie głośnik, który tutaj nadaje informacje o tym, że będzie za chwileczkę odjeżdżał kolejny pociąg w kierunku stolicy Małopolski, Krakowa. Wiemy, jak to jest ważne dla naszego regionu, jak to jest ważne dla mieszkańców powiatu oświęcimskiego, szczególnie młodzieży, która dojeżdża do Krakowa na studia, dla mieszkańców, którzy pracują w Krakowie. Czas jazdy pociągów do Oświęcimia wynosi około 80 minut. Po zakończeniu prac modernizacyjnych ten czas jazdy ulegnie dalszemu skróceniu i wyniesie około 65 minut. To już tworzy realną alternatywę, jeżeli chodzi o dojazdy codzienne, dojazdy do chociażby Krakowa dla osób pracujących czy uczących się w tym mieście. Jeżeli chodzi o obsługę, to skierowaliśmy tutaj do obsługi Oświęcimia nasze najnowsze składy Impuls 2 z fabryki Newag w Nowym Sączu. Dodał Tomasz Warchoł, prezes zarządu spółki Koleje Małopolskie spółka z o.o. Liczne udogodnienia nowych pojazdów Impuls 2, podkreśla marszałek Witold Kozłowski. Naprawdę są nowoczesne pociągi, bardzo wygodne, komfortowe dla wszystkich rodzajów, jeśli można tak powiedzieć, podróżnych i rodzin z dziećmi, i rowerzystów, i osób z niepełnosprawnościami, więc każdy się tutaj może w tym pociągu dobrze czuć. One są dobrze wyposażone, jest Wi-Fi, jest możliwość zakupu biletów, są automaty, więc bardzo wygodne, piękne toalety. No naprawdę, to jest się z czego cieszyć. W przypadku trasy Kraków-Skawina uruchomionych zostaje aż 38 nowych pociągów, z czego 20 kursów będzie jeździć codziennie, natomiast 18 uzupełni ofertę w dni robocze.